Cześć. Znajdujemy się właśnie pod zamkiem. Gadamy z Ingmarem. Coś opowiedzieć o zamku? Oczywiście. Twierdza Topaz od kilku stuleci prowadzi długą tradycję szkolenia wojennego. Tutaj nasi żołnierze uczą się wszystkich technik walki, których potrzebują przeciwko wrogom, szczególnie przeciw orkom. Ale w twierdzy szkoleni są nie tylko normalni żołnierze. Również miejsce, gdzie nasi rycerze zostają paladynami, nieugiętymi wojownikami Illnosa. Brzmi interesująco. Ale dlaczego nie miałbym wejść do zamku? Ufamy tylko naszym ludziom, gdyż zawsze musimy się liczyć z atakiem szpiegowskich popleczników Beliara. No rozsądne. Opowiedz mi coś o sobie. O mnie? Dlaczego chciałbyś coś o mnie wiedzieć? No tak, po prostu. Myślę, że gdzieś cię już widziałem. Jednak nie wiem gdzie. Skąd pochodzisz? Pochodzę z kontynentu. Urodziłem się w Ardei, a wychowałem w Pari. I ostatecznie walczyłem dla Lorda Hagena. Hagena? Tak, walczyliśmy ramię w ramię w niezliczonych starciach z orkami. To tajemnica, ale powiem ci, że nasza ostatnia misja nie zakończyła się sukcesem. Niech zgadnę. Byłeś w Górniczej Dolinie Korinth. Tak, to prawda. To znaczy, osobiście nie byłem w Dolinie, lecz w mieście, ale masz rację. Skąd to wiesz, powiedzenie? No cóż, los chciał, że stamtąd pochodzę. Ale co robisz w tej okolicy? Jestem w trakcie ważnej misji. Tak? Jakiej to ważnej misji? Przykro mi, ale nie mogę ci powiedzieć. Pracuję dla magów wody, więc nie musisz się martwić. No dobrze, jednak będę miał cię na oku. Szukam pewnej książki. Nazywa się Płaszcz Płomieni. Dlaczego potrzebujesz tej książki? Znasz ją? Powinienem załatwić to dla Aguasa, maga wody. Oczywiście, że ją znam. Przecież to podstawowa lektura dla każdego paladyna. I mówisz, że potrzebujesz ją do maga wody. No dobra, wierzę ci. Porozmawiam z magami w zamku. Przyjdź jutro. Magami w zamku, czyli tam są magowie ognia. Wow, wow, wow. My raczej nie będziemy wstępować chyba do strażników. A się okaże, że tam pewnie atrapa i tam nic nie ma. Biedaka. Dobra. Brutus, z tobą nie gadałem. Kim jesteś? Jestem Brutus. I co tutaj robisz? Rozmawiam. I oczywiście niezbyt chętnie. Możesz mnie czekać? Pewnie. Dobrze. A co konkretnie? Mogę pokazać ci, jak stać się silniejszym. W porządku. Więc pokaż mi, jak mogą stać się silniejszym. Powiedziałem, że mogę cię czegoś nauczyć, a nie, że to zrobię. A mogę jakoś zmienić twoje zdanie? Piwo. Hmm? Piwo. Piwo. Cudowne. A, to tu wasz dom jest, tak? Margarit. Varo. Co ty tu do diabła robisz? Kto cię puści do wioski? Chyba nie Karl. Jednak. Powiedział, że jestem godny zaufania. Dlaczego tak powiedział? Pomogłem mu w walce z bestiami. Ach tak. Jak znać? Teraz jesteś tutaj. A ponieważ nie narobiłeś kłopotów, możesz zostać. Kim jesteś? Jestem Varo. Kontroluję wszystko na zewnątrz zamku. To znaczy, że jesteś tutaj szefem. Czy coś źle zrozumiałem? Dokładnie tak jest. Jestem przywódcą rycerzy i oczywiście paladynem z zamku. Co? Ja jesteś paladynem? Kto może mnie tutaj nauczyć czegoś o walce w zwarciu? Tylko dlatego, że masz pozwolenie na swobodne poruszanie się po wiosce, wcale nie oznacza, że będziesz mógł tutaj się szkolić. Nie oczekuję jakiegoś obszernego szkolenia, ale w dziczy jest dość niebezpieczny. Jeśli mógłbym opanować chociaż podstawy, to byłoby to bardzo pomocne. Jakiś dziwny ten typ. O, dobrze. Jeden z moich żołnierzy może pokazać ci kilka sztuczek. Idź do Paula. W dzień zazwyczaj kręci się gdzieś między jaskinią a domem Torstena. W porządku. Jest tu kuźnia, tak? Aha. Olaf. Hej. A dano z tobą, Kowal. Witaj, obcy. Powiedz, kim jesteś? Jedynym z nowych rekrutów? Varo cię przysłał w sprawie broni? Nie, nie. Mam na imię Kavalor. K
Karl pozwolił mi się tu trochę pobołęsać. A, mogłeś mówić od razu. Mam dużo do roboty. Tak więc jeśli nie masz dla mnie pracy, proszę, nie przeszkadzaj mi. Okej, okay. Strasznie cicho, dużo osób. Co możesz mi coś nagrał. No cóż, właściwie to teraz mam sporo do roboty. A w dodatku nawet do nas nie należysz. Nie mam czasu. Mam do zrobienia zupełnie nową broń. Jednakże mogę ci sprzedać egzemplarze z naszych resztek. Myślę, że znajdziesz w niej jeden miecz, który będzie ci odpowiadał. Mhm. Masz może również łuki? Oczywiście. Jednak nie jest tego zbyt dużo. Chłopaki tutaj najchętniej korzystają z kurz. Również mogę wzmocnić twoją zbroję. Brzmi całkiem nieźle. Wrócę, gdy... Oczywiście. Jednak nie mogę znaleźć więcej strzał. Te będziesz musiał zdobyć w inny sposób. Dobra, to mniejsza o to. Rapier. 2000. Nie mam tyle kasy. Możemy główki sprzedać, pazury sprzedać, pazury topielca, żądła i skrzydła. A, dużo tego nie ma. Będę musiał iść spać i pogadać z tym paladynem, żeby się nie ukazało, że... Żeby się nie okazało, że ta książka będzie nie wiadomo ile kosztować, a ja zaraz sprzedam wszystko. Piwo. Tak, tak. Trzymaj. Dziękuję. Wydajesz się być w porządku. Pokażesz mi teraz, jak stać się silniejszym? Jak sobie chcesz, ale nie za dużo. Patrzcie. Zwój. Trudno. Dobra, znajdę tutaj gdzieś łóżko do spania. Bo potrzebuję przyjść jutro. Super. Dobra. I pytanie, jak będzie z tym, z tą księgą? Nic się w związku z tym nie zmieni. Ingmar Skorinis. No, znamy go, on tam chyba szkolił ich w runach, czy w walce bronią, nie pamiętam. Aj tam, paladyni. I co z tą książką? Nawet o tym nie myślałem, ale masz szczęście. Magowie mi ją dali. Powiedzieli, że znają tego Augasa dość długo i że już... Augasa. ...kilka razy, dlatego dali mi ten egzemplarz. Bardzo dobrze. Ale to, że magowie byli na tyle skłonni, by się podzielić, nie znaczy, że oddam ci tę księgę tak po prostu. Skąd mam wiedzieć, czy można ci ufać i naprawdę znasz tego maga? Chyba nie mówisz poważnie. Dam ci tę książkę tylko, gdy Varo, przywódca żołnierzy przed zamkiem, będzie ci ufał. O ty pajacu. Serio? Co ja mam zrobić, żeby mi ufali? Co ja mam? List? Najlepiej to by był jakiś list polecający od tego Aguasa. Dostać. To kiedy on mi zaufa? Sprawunki dla Aguasa. Serce szponu. Hej, ty. Witaj, kim jesteś? Jestem Magrit, żona Torstena. Dostarczam żołnierzom żywność i troszkę też z nimi handluję. Zdradzisz mi, jak masz na imię? Jestem Kavalor. Mogłabyś też mi coś sprzedać? Czemu nie? Spójrz proszę na mój asortyment. Ale nie oczekuj zbyt wiele. W końcu nie jesteś na placu targowym. Ale dobrze, nie... Wiesz co o tym sądzę? Mam tutaj listę z rzeczami, których potrzebuję. Mogłabyś mi z tym pomóc? Pokaż tę listę. Skąd ty to masz? I tak wiesz co. A więc węgiel i szczaw mam w swoim asortymencie. Jeśli chodzi o książkę, musiałbyś zapytać Ingmara przy bramie do zamku. A siarkę musisz oczywiście sam wydobyć. Gdzie można znaleźć tutaj jakieś złoża siarki? Ale kilofu potrzebuję. No cóż, opuść wioskę i idź ścieżką ku dużej łące. Na prawo od ciebie musi prowadzić mała dróżka do góry. Podążaj tą ścieżką, aż dojdziesz do tunelu. Od dawna nie była tam wydobywana siarka.
Jeśli masz szczęście, to coś tam znajdziesz. Masz tu swoją listę z powrotem. Kilof. A jak powinienem wydobywać tę siarkę? Rękami? Oczywiście, że nie. Mam też Kilof w mojej ofercie. Z pewnością po najlepszych cenach. Tak, tak. Co? O, nic. Pokaż mi. 300. To było przecież jasne. Szczaw? 500. Węgiel? Węgiel jeszcze jest tani. No, młotek, akwamaryn. Ten kilo to ja bym wolał nie kupować, tylko... Kradzież kieszonkowa. Dobra, będziemy kraść w imię Adonosa. Sporo hajsu naprawdę potrzebuję. Hej, ty! Ten szczaw królewski jest diabelnie drogi. To też prawda. Szczaw królewski jest niezwykle ważnym składnikiem do podróżnych mikstur. Niestety jest przy tym dość rzadko. A ponieważ nie ma tutaj zbyt wielu alchemików, sprzedaję te rośliny przy normalnej cenie. A nie mogłobyś troszkę zejść z ceny? Nie. Jeśli chcesz mieć te rośliny za mniejsze pieniądze, to musisz sam udać się w dzicz i tam sobie poszukać. I tak zrobię. Okej, możemy okradać kasztanów. Mogłabyś ugotować mi specjalną zupę? Specjalną zupę? Co dokładnie masz na myśli? Zupa zębatego ziela. Tak, dokładnie. Zupa zębatego ziela. Do czego więc to potrzebujesz? Ja... To nie odgrywa żadnej roli. To byłoby urozmaicenie dla mnie. Wreszcie nie samo gotowanie mięsa. Jednakże zębate ziele to nie roślina, która rośnie... No czemu zębatego nie mogłeś powiedzieć, że z grzybów? Kilka sztuk? Nie, to nie będzie konieczne. Mam kilka w magazynie. Są one jednak z powodu swojej rzadkości bardzo cenne. Jeśli miałabym ugotować z tego zupę, musisz mi zapłacić. A ile sobie za to życzysz? A więc... 3 rośliny plus nakład pracy. Myślę, że 90 sztuk złota załatwi sprawę. No dobra. Ale mówię ci, zębate ziele jest bardzo wytrzymałe. Przy robieniu tej zupy z pewnością nie można się śpieszyć. Może być tak, że będzie musiała stać całą noc w piecu. 90 sztuk złota to uczciwa cena. Tak nie może dalej być. Tutaj masz złoto za zupę. Bardzo dobrze. Zabieram się bezpośrednio do pracy. Ach, jak się cieszę, że wreszcie mam jakieś wyzwanie. To dla mnie zaszczyt. No dobra. I teraz mamy pogadać z Paulem. Hej. Zająłem się magią. A więc nie będzie nam przeszkadzała w nocy. Musisz to ogarnąć. Jednakże kosztowało mnie to całe 90 złotych monet. 90? Dlatego zębacza. Ale powiem ci coś. Jak tylko będę miał moją paczkę, odpalę ci nieco za twój wysiłek. W każdym razie, dobra robota. Myślę, że gdzieś koło... Nie chcę o tym słuchać. Gdzieś koło północy, no dobra. Wielokrotnie w returningu przejechałem się, jak na przykład zadania nie robiłem tego wieczoru, tylko robiłem jakiegoś zupełnie innego. Wylocha z mojego łóżka! Baro. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobrze. Teraz wykusz Thorstena z domu. Jak mam to zrobić? Ja wiem. Powiedz mu, że na zewnątrz jest jakiś gruby ścierwojad przed bramą. Nie mam pojęcia. Kombinuj. Wszyscy słyszą. Wszyscy słyszą, wszystko słyszą.
czego mnie budzisz do diabła? Na zewnątrz jest ogromny potwór. Potrzebuję twojej pomocy, by go pokonać. Ach tak, więc idź do strażników z tym potworem. To nie jest mój problem. A teraz zostaw... Hej, to jest naprawdę pilne. To bydle jest cholernie niebezpieczne. Nie obchodzi mnie to. Cholera. No dobrze. Zatem za... Czego tu szukasz? Od spryciarz! Dobra, idziemy i tamten chatę owali, tak? Rozumiem. Gdzie jest ten ogromny ścierwojad? No i? Gdzie jest ten niebezpieczny potwór, a? Musiał uciec. Jasne. Przypadek, że potwór uciekł. Teraz posłuchaj mnie dokładnie, kolego. Nie znoszę ludzi, którzy pozbawiają mnie mojego snu. Jeśli nadal chcesz, abym robił dla ciebie strzały, płacisz teraz 3 sztuki złota za sztukę. Dobrze, dobrze, człowieku. Wracaj na ziemię. To się nie powtórzy. Taką mam nadzieję. Ha, super. Czyli już nie za darmo, a wcześniej no był miły dla mnie. Dobra, mam nadzieję, że zadanie się przynajmniej powiodło, że ten Paul okradł. Dobra, to wyraźnie. Tak, wykonałeś cholernie dobrą robotę. Wreszcie mam moje maleństwa z powrotem. Jeśli chcesz, mogę ci teraz sprzedać ziele. Zostaw, ta rzecz nie jest przyczyną rozwiązywania moich problemów. Błyszczące monety były mi kiedyś bliskie. Wybornie. Miło. Dobra. Kradzież kieszonkowa. Chwila. Parszywy złodziej! Nie mam dużo zręczności, więc nie powiodło się. Ja zrobię cięcie. I jestem znowu. Chyba jest wreszcie gotowa. Co się dzieje? Myślę, że smakuje dość dobrze. Czy ma to jakieś skutki uboczne? Tego nie mogę ci powiedzieć. W porządku. Wielkie dzięki za... Czyli dużo nie zarobiliśmy szczerze w tym zadaniu. Jeszcze strzały teraz nie będę miał za darmo, tylko będę musiał płacić. Zupa, efekt nieznany. No prawdopodobnie to będzie po prostu boost do szybkości. Nie ma co się oszukiwać. Dobra, czy ktokolwiek może mnie tutaj zręczności na przykład nauczyć? Chociaż czy ja chcę zręczność? Myślę, że warto by było w jednoręczną iść. Paul. Ucz mnie. W porządku, co chcesz wiedzieć? 15 sztuk złota. Dobra, trochę musieliśmy. Bardzo dobrze. Zawsze. Tu już będziemy trochę więcej umieli. 45% mamy w jednoręcznym. Więc więcej jak łuku. Dobra, i trzeba jakoś zarobić na kilof też. Kilof kosztuje 300. To nie jest wcale mało, uważam. Czy nie lepiej było w zręczność coś zboostować? Kurde, jak ja mam tutaj pieniądze zdobywać w tej grze? 15 sztuk złota. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ej, powiedz no, byłeś w mojej chacie? Nie, dlaczego miałbym wejść do twojej chaty? Słyszę o tym po raz pierwszy. Po chwili, gdy byliśmy za miastem, brakuje mi teraz czegoś ważnego. Mądrzejszy. Ale wtedy byłem z tobą za miastem. Jak mógłbym w tym samym czasie wejść do chaty? Będę cię miał na oku. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Okej. To było przecież jasne. 20 sztuk złota. No, wieśniaków to nie sztuka okradać. Czego tu szukasz? Wynoś się stąd! No, spryciarz! Zmywaj się! Zmywam się. Dobra, widzę, że to miejsce nie jest jakieś bardzo rozległe.
Mogę się udać do tego miejsca, gdzie były wcześniej kretoszczury, ale ich nie pozabijałem. I tam bym właśnie mógł je pozabijać. Problem jest pieniężny. Szczaw królewski. Oraz jeszcze muszę jakoś przekonać tego. Jak on się nazywał? Może znajdziemy sami. Topielce jestem w stanie zabić. Kurde, nie jestem w stanie. Mimo, że zbustowałem sobie broń jednoręczną, to gówno to daje. Szczaw królewski możemy znaleźć gdzieś, to prawda? Ziele lecznicze. Uważam, że forma kradzieży na przykład też byłaby kusząca. Sierp, kretoszczur, skórzany mieszek. Skillowy będę musiał kupić raczej. Ewentualnie posprzedaje się jakieś przedmioty niebieska kapa. Można też zobaczyć co Langusa, czy może on mi jakoś nie wspomoże finansowo bardziej. Bo nie dał mi praktycznie żadnych pieniędzy na to. Do miasta tak samo musiałem przecież przekupić tego pajaca. Słaba. Posąg Kadanosa. Odesłane dusze potworów. Ochrona przed walką. Ile mam? 40. Rozumiem. Zabite dusze się modlimy. Wcześniej na topielce dawałem radę, jak byłem z Ganem. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju! Serio? Ojeju, nie zapisałem gry przez długi okres czasu. Ojeju. Co ja z tym szczawem królewskim zrobię? W ogóle naprawdę, w jaki sposób człowiek ma tutaj zarabiać pieniądze uczciwie, skoro... No, forma zarabiania pieniędzy no nie jest łatwa tutaj. Czyli ja aktualnie do wieśniaków potrafię tylko okradać potworów. W jakiś sposób ja modlić się za dusze ludzkie. Czekajcie. Za jedną duszę. Okej. Rozumiem. Mam się pomodlić za 100 potworów. Skoro jest 100 potworów, to pewnie nie zabiję. Angus. No nic. Nie ma żadnej opcji. Mogę iść spać tutaj w łóżku jedynie. No i dobra, mogę wrócić. Dobra. Tak zrobimy po prostu. Wrócimy sobie w następnym odcinku. Coś tam będziemy kombinować dalej. Cześć.